Dobra. I gotowe Z4 Sport 1000R. Naprawdę największy, najmocniejszy model od CF Moto. Wzmocniony silnik, wyższy prześwit od zwykłego Z-Force'a.
Sporta, mnóstwo jakichś różnych takich dodatków, jest lina syntetyczna. Mamy go pierwszy dzień, także wszelkie jakieś informacje będziemy wiedzieli pewnie już na dniach, nim go troszeczkę porozbieramy, zrobimy pierwsze 100 km, zrobimy sobie przegląd taki nasz, więc będziemy wiedzieli wtedy wszystko o tym Z-Force. Więc tymczasem pokazuję Wam gotowego, już złożonego. Trochę ten montaż trwał, bo to jest najbardziej skomplikowana ogólnie konstrukcja w CF Moto do składania. Przychodzą naprawdę w częściach te kłady, ten kład przychodzi w częściach. Naprawdę sporo rzeczy jest do skręcania, nie to jak w przypadku 520 czy 850 czy CF Moto 625 czy 1000 zwykłego. Bardziej jest skomplikowane do montażu. Naprawdę tu trzeba wiedzieć, gdzie podnieść, co i jak najpierw zacząć robić, nim się złoży. Także patrzcie, jak wygląda. Naprawdę przepiękna maszyna. Nasza prywatna demówka, którą czekałem rok temu na targach w USA, pokazali tą wersję. W sprzedaży ruszyła z pół roku temu w Stanach, no i jest teraz w Polsce, także zobaczcie. Mamy świeżą dostawę od razu Z-Force'ów Sport R na Polskę, także bardzo wielkie brawa dla importera, który zamówił taką sztukę między innymi dla nas, ale też już kilku dealerów też w Polsce mają, więc ja tam się cieszę i go na pewno na razie nie sprzedaję, bo to jest nasza demówka. Może jak będzie wersja czerwona, no to wtedy na czerwoną się skuszę, bo jak widać nasze kłady na wypożyczalni są czerwone i też by fajnie byłoby, jakby ten Z-Force był cały czerwony, ale ma takie pomarańczowe wstawki na kołach, czyli te bedlocki tak zwane, czyli skręcane felgi z oponami, no to mają takie wstawki pomarańczowe i tak nawiązują do naszej tutaj wypożyczalni. Co, zapraszamy do naszego Facebooka, obserwujcie nasz profil, naprawdę dużo nowości tam wstawiamy. Szczerze to więcej rzeczy tam jest, się dzieje niż na YouTubie, bo tak naprawdę mam mało czasu na nagrywanie, bo cały czas mamy dużo pracy przy kładach, przy klientach. Także jak chcecie jakieś informacje na bieżąco, to patrzcie na naszego Facebooka. No oczywiście też zachęcam do subskrypcji tego kanału. No i co? Pozdrowienia z Otwocka z nowym Z-Force 1000 Sport R.